Jak podsumować ten 10-letni maraton, jakim było projektowanie, realizacja ambasady RP w Berlinie? No przede wszystkim rzeczywiście można powiedzieć, że to był dla nas maraton. Wygraliśmy konkurs pod koniec 2012 roku. Projekt przez nas był realizowany w 2013-2014 roku. Jak wygraliśmy ten konkurs, no to wiedzieliśmy, że to jest dla nas olbrzymia odpowiedzialność i olbrzymie wyzwanie, bo znajdujemy się w takim miejscu, w jakim się znajdujemy, o czym pewnie wielokrotnie już było wspominane. Musieliśmy zmierzyć się z historią tej działki, zarówno z historią przedwojenną, jak i z historią powojenną. Mieliśmy świadomość tego, że przez długi czas ta działka stała z budynkiem, który nie był użytkowany i to było bardzo źle odbierane przez miejscowe społeczeństwo. Dalej stała przez ileś lat pusta działka, otoczona tylko płotem budowlanym, ogrodzeniem budowlanym, w związku z czym to nie były do końca sprzyjające warunki. No ale wydaje nam się, że w końcu nam się udało. Dalej musieliśmy się mierzyć z bardzo naprawdę silnymi, wysokimi wymaganiami zamawiającego, zarówno w sferze wizualnej, wizerunkowej, estetycznej, technicznej, technologicznej, ze wszystkimi aspektami bezpieczeństwa, które były dla nas jednak nowością i one były olbrzymim dla nas wyzwaniem. Uczestniczyliśmy w tym nie tylko my, ale również projektanci konstrukcji, projektanci instalacji, projektanci wnętrz, projektanci zieleni, cały olbrzymi sztab ludzi, którzy był naprawdę bardzo, bardzo mocno zaangażowany. Po tych no ponad 10 latach rzeczywiście widzimy, że ta nasza praca przynosi efekt i że zbliżamy się do szczęśliwego finału i do szczęśliwego końca i głęboko wierzymy w to, że zarówno władze miasta Berlin, jak i mieszkańcy Berlina przyjmą ten budynek serdecznie, że ten budynek się wtopi w ulicę i zostanie jakby zasymilowany, a przede wszystkim wierzymy mocno w to, że użytkownicy tego budynku będą z niego dumni, będą cieszyć się użytkowaniem tego budynku, że zarówno pracownicy, jak i goście ambasady, jak i interesanci, którzy będą przychodzić tutaj załatwiać swoje rzeczy, po prostu będą się cieszyli z tego budynku i będą się w nim dobrze czuli.